Dzisiaj, moi drodzy, chcę Wam pokazać i opowiedzieć, zarekomendować książkę Filipa Zawady. Jest to jego ostatnia powieść, Weź z nią zatańcz. Po błyskotliwej, ubiegłorocznej powieści przyszła kolejna. To historia bardzo sarkastyczna, pełna ironii, opowiadająca historię miłości rodzicielskiej, miłości opartej głównie na terrorze, relacji syna z matką, książka psychoanalityczna, właściwie można powiedzieć, że postpsychoanalityczna, która właśnie podejmuje problem patologicznej relacji uczuciowej pomiędzy synem i matką. Każdej lekturze Filipa Zawady towarzyszy nieoczywistość. Ta nieoczywistość w przypadku ostatniej powieści Zawady dotyczy finału tej książki. Finału bardzo zagadkowego, a zarazem otwierającego pole do różnorakich interpretacji. Jeżeli chcecie się przekonać, jaki to finał, zachęcam do lektury.